W poprzednim filmie wyprowadziłem wzór na pochodną logarytmu naturalnego. Ten wzór już się wiele razy w różnych filmach pojawiał, no ale nigdy wcześniej go nie udowodniłem. Dopiero w poprzednim filmie, uczciwie, wprost z definicji pochodnej jako granicy ilorazu różnicowego wyprowadziłem ten wzór. No i wyprowadzenie tego wzoru to jest taki piękny klasyczny rachunek i przeprowadzenie go tutaj sprawiło mi wiele przyjemności. No i teraz Ciąg dalszy przyjemności, znaczy wyprowadzimy sobie, korzystając z tego wzoru, drugi bardzo podstawowy dla analizy matematycznej wzór, że pochodna funkcji e do x to jest e do x. To też jest piękny wzór. No i on wynika bezpośrednio z tego wzoru, który mamy tutaj. Za chwilę się o tym przekonacie, że to już jest bardzo proste. Jak mamy to, przy czym trzeba się było trochę napracować, no to to już jest błyskawiczne. No ale przypomnijmy, co to jest w ogóle e. No, e to jest taka liczba, która jest zdefiniowana na przykład jako granica takiego ciągu, przy n dążącym do nieskończoności. Z 1 dodać 1 nta do n tej. No i jeszcze może warto przypomnieć, co to jest logarytm naturalny. Że logarytm naturalny z x to jest po prostu logarytm o podstawie e z x. -a. No dobrze. No i teraz skorzystamy z tego, że funkcja logarytm naturalny i e do x to są funkcje do siebie odwrotne. No bo co to znaczy, że to są funkcje do siebie odwrotne? No to znaczy, jak obliczamy logarytm od e do x, to co to jest? No cóż, logarytm naturalny, czyli logarytm o podstawie e, odpowiada na pytanie: Do jakiego wykładnika trzeba podnieść e, żeby dostać ten argument? Tym argumentem w tym wypadku jest e do x. No to do jakiego wykładnika trzeba podnieść e, żeby dostać e do x? No trzeba podnieść to do wykładnika x. Oczywiście można to inaczej też wyprowadzić. Na przykład, możemy sobie wyobrazić, że tu mamy wykładnik, wyciągamy go przed logarytm, czyli mamy x razy logarytm naturalny z e, a logarytm naturalny z e to jest 1, czyli to jest po prostu x rzeczywiście. No tak czy inaczej, mamy takie równanie. No i teraz możemy obliczyć pochodną tej funkcji. No to zrobię to właśnie. Czyli obliczę pochodną funkcji logarytm naturalny. Z e do x. No wiem, że to jest po prostu to samo, co pochodna z x, no bo ta funkcja jest równa x, po prostu. No a pochodna x -a to jest 1. No dobrze. No ale gdybym nie wiedział, że logarytm naturalny od e do x to jest x, i bym liczył to jako pochodną funkcji złożonej, po prostu, czyli bym napisał, że to jest pochodna tej funkcji. No i teraz liczę jako pochodną funkcji złożonej. No to najpierw mamy Funkcję e do x jako funkcję wewnętrzną, następnie na wynik działania tej funkcji działa funkcja logarytm, czyli funkcja logarytm to jest ta funkcja zewnętrzna, której pochodną muszę obliczyć w pierwszej kolejności. Pochodną logarytmu to umiem obliczyć. Pochodna logarytmu od czegoś to jest 1 przez to coś. Czyli pochodna logarytmu od czegoś to jest 1 przez to coś. Tym czymś jest tutaj e do x. No i dalej, wzór na pochodną funkcji złożonej mówi, że muszę to pomnożyć przez pochodną tego czegoś, tej funkcji wewnętrznej. Czyli przez pochodną funkcji e do x. No dobrze, czyli obliczyłem pochodną tej funkcji dwoma różnymi sposobami. Raz dostałem jedynkę, a raz dostałem coś takiego. No więc te wyrażenia, które tutaj mam, czyli jedynka i to, muszą być sobie równe, dlatego że lewe strony są sobie równe. Czyli mogę napisać, że jedynka, że tutaj to napiszę, że jedynka musi być równa. 1 przez e do x razy pochodna funkcji e do x. No i z tego równania ja wyznaczę tę pochodną funkcji e do x, no bo ja na, na razie nie wiem, ile ona jest. Załóżmy, że nie wiem, dopiero chcę to wyprowadzić. Skorzystałem z tego, że wiem, co to jest pochodna logarytmu, żeby to obliczyć, no i w tym wyrażeniu wystąpiła pochodna funkcji e do x. I teraz, skoro to równanie musi być spełnione, to ja z tego wyznaczę tę pochodną. Wystarczy, że pomnożę obie strony tego równania przez e do x, no bo dostanę wtedy, że e do x musi być równe pochodnej d pod x razy e do x. No i wyprowadziłem ten wzór, który chciałem wyprowadzić, który mam napisany tutaj. Ja go wyprowadziłem, korzystając z tego, że wiem, jaka jest pochodna logarytmu i korzystając z tego, że te funkcje są do siebie odwrotne. Ja tutaj nie skorzystałem nigdzie w tym wyprowadzaniu z tego, z tego wzoru. Ja go właśnie wyprowadziłem. Zauważcie, że po prostu różnickując to wyrażenie na dwa różne sposoby, raz dostałem jedynkę, a drugi raz dostałem takie wyrażenie, w którym występowała nieznana pochodna funkcji e do x. No i żeby te wyrażenia były sobie równe, no to musi być spełnione to równanie, że pochodna funkcji e do x jest po prostu e do x. No i to jest przykład, Takiej ogólnej procedury jest takie twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej, które pozwala obliczyć pochodną funkcji odwrotnej do danej funkcji, której pochodną znamy. No i tutaj jest konkretny przykład tego zastosowania. Znając pochodną logarytmu, łatwo jest obliczyć pochodną funkcji e do x, bo to jest funkcja do nieodwrotna. No i jest wiele takich przykładów. Na przykład mamy funkcję arkus tangens. No to znając pochodną funkcji tangens, obliczamy pochodną funkcji arkus tangens. Stając Pochodną funkcji sinus możemy uczyć pochodną funkcji arkus sinus, no i to jest temat na jakieś oddzielne filmy, być może. No a tutaj mamy przykład obliczania pochodnej funkcji odwrotnej. Może nie korzystaliśmy tutaj wprost z tego twierdzenia, ale w taki sposób trochę zawoalowany, niemniej jednak jest to przykład zastosowania twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej.